Okej, siema widzowie, witam was już w kolejnym, którymś tam, nawet nie pamiętam którym, odcinku Script of the NecroDancer. I w dzisiejszym chciałem wam pokazać, jak wyglądało przejście Arium Zone 4, albowiem to przeszedłem. I użyję do tego magii replayów. To jest ten, tak. To jest to podejście, na którym udało mi się Arium przejść Zone 4. Ja tutaj teraz nic nie gram, to samo leci. I tutaj po prostu do tego osobno nagrywam komentarz, żeby było ciekawie. Albowiem w tej grze występuje... Są te replaye. I jak to dokładnie działa? Działa to... Nie jestem pewien dokładnie, jak to działa. Bo... Znaczy... Pewny jestem tego, że to nie nagrywa przebiegu gry, bo... te pliki replayów praktycznie nic nie ważą. Nie wiem, tam... bardzo mało, nawet mniej niż 1 MB, a nagranie film trochę by to ważył, plus gra by była jeszcze obciążona, zatem tak to na pewno nie działa. Wydaje mi się najprawdopodobniej, że działa to w ten sposób, że po prostu gra zapisuje, na jakim seedzie była rozgrywka, i zapisuje po kolei każdy ruch, jaki gracz zrobił, dzięki czemu potem powtarza całą tą rozgrywkę, na tym samym seedzie powtarzając każdy ruch gracza. Dzięki czemu wychodzi po prostu taka idealna rozgrywka, gracz ma tylko dobraną kontrolę, żeby był replay. I w ogóle replay też można przyspieszać i... Soundtrack metalowy z 4 zonu ciekawy brzmi na przyspieszenie. Takie jest maksymalne i jeszcze oczywiście można to spowolnić. Dobrze, ja to ustawię sobie tak. A można być tak. Bo też nie chcę, żeby to trwało 100 godzin. Otóż w tej grze głównie udało mi się wygrać dzięki naprawdę potężnemu komposowi, temu, który mi się udało znaleźć. Mianowicie to było dopiero w trzecim piętrze dopiero znalazłem. Bomb Charm, czy jakoś tak to się nazywa. Item, który sprawia, że bomby... Zasięg wybuchu mojej bomby to nie jest 3x3, tylko 5x5, czyli robi to o wiele większe. Nie jestem pewien, chyba też... No... Tutaj już drugie piętro. Chyba też zwiększa w ogóle obrażenia z tej bomby. Oraz dropłem coś, co się nazywa Granite Charm, który sprawia, że bomba po postawieniu... O, a to nawet już teraz to mam. To nie pamiętam nawet, kiedy ja to podniosłem. To ja... Chwila, kiedy ja podniosłem ten Granite Charm i Bomb Charm, skoro ja to już mam? No właśnie to sprawia, że zamiast sadzić bombę normalnie, ją tak rzucam. Może to trochę ściszę też. Wyjść do góry, ściszę spowolnie. Żebyście mieli w ogóle szansę zobaczyć, jak to przebiega. Jest postać Eli, która ten koleś... Wow, Shadow to prawie fajnie brzmi na przyspieszeniu. Eli jest taka postać, którą też nagram film. On nie może normalnie atakować, znaczy tam w DLC-im potem dodali, że ma jeden atak, który odrzuca, ale damage'u żadnego to nie robi. No proszę, tak właśnie to wyglądają wybuchy z rzucania bomb. Z tym kombem itemów. I tutaj właśnie zgałganiłem, bo zmizbitowałem i straciłem potion. Tutaj Coral Reef dostał bombą na ryj. I tak wyglądało przejście z zonu 4. Prawdopodobnie w ten sposób będę to... pokazywał, bo wątpię pozostałe zony, że mi się uda tak zrobić. Także Return to Lobby, nie wiem, spróbuję teraz jeszcze normalnie nagranie, tylko może sobie... graficzny, może sobie spróbuję włączyć full screen. Aha, gra się. Hoj, jestem ponownie. Telefon tutaj brzęczy, to było głośne. Wychodzi na to, że w trakcie nagrywania zmiana pomiędzy oknem a full screenem to nie jest najlepsza opcja, więc cóż. Spróbuję teraz przejść trzeci i... Nie wiem, może spróbuję. A może to po prostu zrobię tak, że pokażę, jak te zamówienia wyglądają, bo mimo wszystko są minimalne różnice pomiędzy kadencją i melodią.
I potem co? Pierwszy zone i final bossa, który jest na końcu, czyli Golden Loot, to postaram się zrobić normalnie na nagraniu, ale na razie zone trzeci. O, już proszę, pokazałem tutaj bardzo skilla. Mi się tak trochę wydaje, chyba że gra jest minimalnie spowolniona. Znaczy, właściwie ja to zawsze nagrywałem na oknie. Może zmienię na okno, może to coś zmieni? Już jest w okienku, o! I teraz jest wszystko dobrze. Właściwie replaye mają ten jedyny problem. O, Explorer's Boots to mi nie będzie jakoś niezwykle użyteczne. Replaye mają ten problem, że nie pokazują cutscenek, zatem cutscenkę będę musiał osobno dograć z YouTube'a. Tutaj arenę trzeba uważać, żeby po lodzie się prześlizgnąć nią, zamiast w przypadku spróbować na niej się nią ruszyć, bo to się skończy mi z bitem, a czy... Nie, ten trap nie działa na Minotaura. A wszyscy wiemy doskonale, jak się kończy Mizwi dla Ari. No, chodź tu Minotaurze. Zajebany, mógłbym pójść do sklepu, ale... Nie chce mi się. No, na... Opuk. Na wyższych piętrach. Na Ari. Co ja właśnie chciałem zrobić? Na pozostałych zonach oprócz czwartego Ari też się generują sarkofagi. Oraz na niższych zonach właściwie, no tak, niższych. Ari się rezygnują przeciwnicy z tych trudniejszych zonów. Czy to jest to, co mi się wydaje, że to jest? Tak. Jestem ocalony. Może mi się przynajmniej uda dojść do bossa. To już by było fajnie. Albo nie, bo gram jak gówno, a... Takie rzeczy, żeby znaleźć na dwóch piętrach z rzędu... Potion, to się raczej nie zdarzają. No, tutaj jest na przykład Blade Buster i gówno. Brytno, to lubi, chociaż właściwie tu nie mam nic do wykupienia, wykupimy wszystko. W ostatnim update'cie doszły... Jak to się nazywało? Doszły tomy. No dobra, teraz już mnie nabi. Doszły tomy, które działają w ten sposób, że jak no są ogólnie zaklęcia, jak tam tarcza, fireball, zmiana itemów, jakie tam. Z tym, że zaklęcie normalne się ładuje tam, jak się zabija przeciwników. Scroll jest jednorazowy. Tom to jest coś jak scroll, tylko że to można stakować. Dobra, więc jeżeli ja to mam naprawdę przejść na nagranie zamiast nagrywać wam replay, to... Ja się może zamknę, bo ja się rozpraszam jak gadam tu gra. Tutaj wam boom zrobię. Tam chyba potem. Naprawdę, niektórzy mogą mi nie wierzyć, ale ta postać jest serio bardzo trudna.
większym pochodzeniem. Mam nadzieję, że w tej skrzynce będzie coś, co mi zwiększy damage, nie zapomniałem. Tego zasranego smoka to ja bym wolał wyciągnąć tak, żeby mieć go na otwartej przestrzeni. Chociaż tak naprawdę każdego smoka w nekrotensorze da się pokonać po przestrzeni 2 na 2. Się zagapiłem i prawie tego śmiecia nie zauważyłem. Tak, tam jest potion, ale nie potrzebuję go. Sklep jakoś też tragicznie potrzebuję, ale sobie zajrzę, bo... I tam jest marchewka, która mi się bardzo nie przyda. Chociaż w sumie. Wysadzę to i użyję jej na kolejnym piętrze. Zamierzony, gorzej będzie z jego zabiciem. Zwłaszcza jak tu tyle tego całego ścierwa łazi. O, dobra. Dobra, donę. Trzecie piętro. Dobra. Tam jest spell tarczy, muszę... Jego bym bardzo chciał, tam są buty ze stręczem, dobra. Przygotuj się, raz, dwa, trzy. Wiedziałem, że to zjebie. Dobra, spróbuję jeszcze jeden ostatni raz. O, Minotaur. Już zielony, nie większe. A nieźle, dobrze szło. Kurwa. No tak to jest, jak się... Dobra. Return to lobby, no niestety. Zatem... Nie wiem, ile tam jest nagrania, ale myślę, że jakiś tam odcinek z tego będzie. Zresztą wątpię, że tak daleko już ktokolwiek w ogóle na Kronosera ogląda. Ja Arii mam na chwilę obecną dosyć. Wczoraj siedziałem... Ej, chyba jakie wczoraj? Który dzisiaj w ogóle jest? Dzisiaj jest... Kurwa. Dzisiaj jest 25, ten replay... ten replay, co to nagrałem, jest... Replay z... Na 24, nie, to wczoraj. Z czym się to pojebało? No, to wczoraj trochę siedziałem nad tym, żeby tą armię ten czwarty zon przejść, żeby go ten replay do nagrania. Zatem dzisiaj jeszcze ewentualnie później posiedzę trochę, żeby przejść ten trzeci i wam po prostu też nagram z tego replay, przy którym sobie może tym razem go nie będę przyspieszał, tylko sobie go wykorzystam jako po dogadania inteligentnych rzeczy, jak to zwykle miałem przy Alzons modach. Potem jeszcze nagrywam pozostałe postacie. Monka sobie postanowiłem, że Monka nigdy więcej nie tykam. Przeszedłem nim Alzons moda. Nigdy więcej nie planuję tej zasjebanej postaci tykać.
Dołki jest też trudna, ale to jest ciekawa postać, na pewno będę chciał nagrać odcinek. Bolt odpada, Bart jest nudny, Ellie na pewno... O, Ellie ma taką muzykę ustawioną. Ellie na pewno też nagram odcinek i mi się tak wydaje, że nim chyba będzie odcinek kolejny. O, nim nawet jeszcze w ogóle nie grałem. Znaczy, od ostatniego reinstalu gry. Nie, czekaj. Nie, ja resetowałem całkowicie grę przed serią i na tym save'ie w ogóle nim nie grałem, ale ogólnie achievement na przejście nim ma. No, to następny odcinek będzie Elim, potem jeszcze, potem prawdopodobnie Dove, albo gdzieś w międzyczasie ten zone drugi Arion. No i prędzej czy później coraz bardziej się zbliżam do zakończenia tej gry, czyli zone pierwszy Aria, a tam... Już będzie UPA, chamski spoiler, co tam będzie. O, myszkę ciągle tutaj mam. Już mnie to właściwie jebie i tak każdy wie, jaki tu jest final boss. A potem będzie walka z tym skurwysyństwem. Tak zupełnie w ogóle bez przyłożenia się do tego podszedłem, pobiegłem na pałę i prawie to zabiłem, okej? Okay? Return to lobby. No, zatem już widzicie, że będzie ciężko. So... To by było na tyle. Ja mówię papa i słyszymy się... Dalej, co będę nagrywał.